Witam Was wszystkich w niedzielę. W tę niedzielę rozpoczynamy nowy cykl, nowy cykl tajnego detektywa. Proszę Państwa, zakupiłem wiele tajnych detektywów, czyli gazety z lat 20., z lat 30, i będę Wam przybliżać kryminalne opowieści stolicy właśnie z tamtych czasów. Tajny detektyw opowiada o przeróżnych miastach z całej Polski, natomiast my skupimy się na Warszawie. Chociaż jak będziecie później chcieli posłuchać o innych miastach, to oczywiście również e, służę. Dzisiaj w gazecie z e, 23 października 1932 roku wybrałem dla państwa fragment o tatuażach. Także jeśli ktoś je ma, bądź jeśli ktoś tatuuje, to na pewno z chęcią wysłucha. Ja mam ich chyba już Kilkanaście albo kilkadziesiąt, więc mnie ten tekst również zaciekawił. 32 rok. Artykuł brzmi: Tatuowanie u przestępców. Cytuję: Tatuowanie polega na odpowiednim nakłuwaniu skóry ostrym narzędziem i wcieraniu w miejscu nakłucia nierozpuszczalnych barwników np. tuszu, cynobru, ultramaryny, mini, prochu strzelniczego itd. Ten zwyczaj malowania skóry spotykany prawie u wszystkich ludów dzikich. Tatuowanie było w okresie dzikości, powodowane przede wszystkim względami estetycznymi, a oprócz tego spełniało cały szereg pobocznych celów. Służyło do rozróżnienia wolnych od niewolników, wyższej kasty od niższej, było dowodem osiągnięcia dojrzałości i zdolności do małżeństwa, dowodem męstwa, miało też na celu względy religijne i terapeutyczne. Jako środek przeciw rozmaitym chorobom, na przykład w Egipcie, dziś należy tatuowanie ciała do rzadkości i jest anachronizmem. Jednak nawet i dziś spotykamy w pewnych zawodach lub związkach zwyczaj tatuowania ciała, jak na przykład u marynarzy, żołnierzy i rolników. Także przestępcy praktykują ten zwyczaj, zwłaszcza przestępcy zawodowi. Ten dość rozpowszechniony u przestępców zwyczaj tatuowania swego ciała, różnego rodzaju obrazkami już od dawna narzucał kryminologom pytanie, czy to zjawisko może być podstawą do wyciągania konsekwencji odnośnie do psychologii przestępców. Jednym z pierwszych był Lombroso. Dowodzi on, że przyczynami tatuowania u przestępców są religijność, przesądy, chęć na naśladownictwa, nuda próżność. Lombroso konkluduje dalej, że nic nie jest oczywiste, jak to, że zwy zwyczaj zakorzeniony u dzikich ludów prehistorycznych odnawia się znów u niższych klas naszego społeczeństwa. Widzimy więc, że Lombroso. Jest skłonny wyciągnąć z faktu tatuowania daleko idące wnioski odnośnie, co to psychologii przestępców, uważające, że tatuowanie jest symptomem i wskaźnikiem pewnych ujemnych rysów charakteru przestępców, a więc wielkiej siły, namiętności, tempoty, niewrażliwości na ból i próżności. Odmienne stanowiska zajmuje inny kryminolog Aschaffenburg. Zgadza się on na to, że tatuowanie występują u przestępców bardzo często. Nie uważa on jednak za możliwe wysuwanie konsekwencji, jakoby te fakty były oznaką psychicznej degeneracji. Wszakże marynarze i żołnierze często się tatuują. Zgadza się natomiast Aschaffenburg z poprzednim uczonym w tych wypadkach, kiedy mamy do czynienia z gorszącymi obrazkami o zabarwieniu seksualnym. Takie były zdania na temat tatuaży w 1932 roku. Ja jeszcze chciałbym pokazać Państwu żart, ponieważ ta gazeta, poza artykułami kryminalnymi, posiada również e, opowieści, e, krzyżówki, e, także opowieści do rozwiązania pewnej e, Pewnej sprawy kryminalnej, a także dowcipy, które za chwilkę Państwu pokażemy.